Są dwa typy ludzi. Ci, którzy nie wierzą, że cokolwiek w życiu należy od nich samych i niemal każde niepowodzenie, nieszczęście czy nadchodzące złe czasy zwalają na kogoś innego. I jest też drugi typ. Ludzie, którzy pomimo swoich ograniczeń podejmują odpowiedzialność i zmagania z własnymi słabościami w walce o lepsze jutro. Ja należę do tych drugich i choć doskonale zdaję sobie sprawę z ograniczeń ekonomicznych, biologicznych czy mentalnych, na które w wielu miejscach po prostu nie mam wpływu, to konsekwentnie szukam takich obszarów działania w życiu, nad którymi kontrolę mogę przejąć. Do takich ludzi niewątpliwie należał też Napoleon Hill, jeden z pierwszych na świecie prawdziwych guru rozwojowych. Sformułował on też 8 złotych zasad, które dzisiaj Tobie przedstawię. Zapraszam. Choć można śmiało powiedzieć, że lata 20. czy 30., na które przypada główna twórczość Napoleona Hilla, pod kątem rozwoju wiedzy o ludzkiej psychice i psychologii jako dziedziny były raczej mizerne, to mimo wszystko wiele z jego intuicji i obserwacji do tej pory okazuje się trafione. Pamiętaj, że jeśli ta animacja Ci się spodobała, daj lajka, komentarz, subskrypcję czy podziel się. To pomaga nam, twórcom, bardzo, ponieważ YouTube otrzymuje sygnał od Ciebie, że to wartościowy film. Zaczynamy. Pierwsza zasada. Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie. Spodobała mi się praktyka Hilla. Takie medytacje pobudzające myślenie. Polegały one na wyobrażaniu sobie, że siadamy do rozmowy z takimi wielkimi myślicielami jak Sokrates, Arystoteles czy bohaterami jak Napoleon czy Lincoln. W trakcie tych sesji, zmyślonych spotkań, całe skupienie szło na zidentyfikowaniu, zrozumieniu i zaadaptowaniu tej pozytywnej cechy, jaką nasz wyimaginowany gość posiadał. Taką medytację Hill powtarzał codziennie przez godzinę, regularnie dodając do pakietu nowe historyczne postaci. I choć sam twierdził, że to dzięki temu ćwiczeniu przełamał lęk przed publicznym przemawianiem, to ja bym chciał się skupić na nieco innym aspekcie tego ćwiczenia. Chodzi o poznawanie wielkich, inspirujących postaci, poznawanie ich biografii, myśli i sposobu działania myślenia. Dzięki takim barwnym medytacjom, poznawaniu tego, jak wielcy tego świata myśleli, możemy faktycznie zmienić perspektywę. Wielu z nas pewnie ćwiczenie z wyimaginowanymi przyjaciółmi wyda się nieco głupie czy dziecinne, ale jak się nad tym zastanowimy, to nie różni się ono wiele od czytania na przykład biografii znanej osoby. Widzimy tej osoby życie, słyszymy jej słowa, poznajemy jej motywację. Żeby w ogóle przystąpić do takiej medytacji, powinniśmy całkiem sporo o danej postaci wiedzieć, znać jej ogólne przemyślenia lub dzieła. Siła autosugestii wynikająca z takich konwersacji jest wielka. Jeśli praktykujemy regularne otaczanie się takimi ciekawymi ideami, to te myśli, wzniosłe, budujące, inspirujące, możemy później zaadaptować do swojego realnego życia i przesiąknąć nimi. Faktycznie, jeśli więc zmienimy swoje myślenie, możemy zmienić swoje życie. Druga zasada. Wielkie problemy wymagają zaufania. Załóżmy, że stawiliśmy sobie wielkie wyzwanie. Stworzenie produktu i sprzedanie go klientom, albo opracowanie planu środowiskowego i przekonanie do niego rady miejskiej, albo przygotowanie pomysłu biznesowego i znalezienie dla niego inwestorów, albo, co chyba najtrudniejsze, przekonanie sceptycznie nastawionych słuchaczy do swojej kontrowersyjnej idei. To wszystko są duże wyzwania, tylko z reguły co jest problemem w takich miejscach? Problemem nie jest wymyślenie idei, wstępne opracowanie produktu czy planu. Problemem z reguły jest przekonanie do tego wszystkiego odpowiednich ludzi. To jest wyzwanie, przed którym staniemy w życiu wielokrotnie. Nowego pracodawcę będziemy próbowali przekonać do lepszej pensji, męża do dużej zmiany w życiu rodzinnym, rodziców na zebraniu klasowym do złożenia się na ponadprogramową inicjatywę, a swoich przeciwników spróbujemy przekonać do myślenia podobnie do nas samych. Jak to zrobimy? Na pewno nie agresywnymi, bezpośrednimi atakami. Nikt nie lubi, jak się na niego naciska. Jawnie wpływa na jego proces decyzyjny. Nachalni sprzedawcy, dzielący ludzi politycy, obrażający wszystkich menadżerowie. Te wszystkie postawy mają jedną rzecz wspólną. Dzielą ludzi na wrogów i sojuszników. Ci, którzy się ze mną nie zgadzają, to wrogowie, a reszta może zostać. Tak świat nie działa. Tak nie zjednuje się ludzi. Wiedzą to obecni marketingowcy, PR-owcy, tylko niektórzy politycy, masa biznesmenów i ludzi odnoszących sukcesy. Wiedział to też Napoleon Hill oraz Szekspir, do którego bardzo mocno autor nawiązuje. Jaka jest więc rada? Jakie to kreatywne rozwiązanie, które pozwoli zjednać nam sobie tych ludzi, zyskać ich zaufanie? Zamiast dążenia do konfrontacji, najpierw zrób z nich swoich sojuszników. Niech zrozumieją, że ty widzisz świat dokładnie jak oni, że wyznajesz podobne wartości. Wtedy, zamiast odrzucać cię na wstępie, zaczną cię słuchać. Będą uważni. W trakcie tego słuchania, gdy wasza relacja dojrzewa, możesz zacząć powoli wprowadzać swoje pomysły i idee. Tak to wygląda z odgórnego punktu widzenia. A w praktyce? Zamiast stawiać od razu w opozycji do swojego rozmówcy, zacznij się z nim zgadzać. Szukaj elementów, które was łączą, w których macie wspólną, wyraźną, jednoznaczną opinię.
Coś, co pokaże obu stronom, nie jesteśmy tacy od siebie różni i na pewnym obszarze dobrze się rozumiemy. Przyznaj też, że nawet jeśli stoisz po drugiej stronie dyskusji, to twój oponent dał naprawdę ciekawe i dobre argumenty, że z niektórymi się nawet zgadzasz. Doceń człowieka po drugiej stronie, poszukaj tego, co was łączy, zyskasz jego uwagę i ludzi, którzy stoją po jego stronie. A ta uwaga może zostać później przez ciebie wykorzystana do sprzedania twojej idei. Trzecia złota zasada. Mów dobrze o innych, w szczególności w większym towarzystwie. Spójrz najpierw, jak mówienie źle o innych w towarzystwie działa. Jak krytykowanie ludzi publicznie obniża krytykowanego i krytykującego w oczach świadków. Upokarzanie publiczne nie ma walorów edukacyjnych, niczego nie uczy. Jeśli więc dyrektor, menadżer publicznie krytykuje pracowników, to wiedz, że robi to źle. Niczego to nie ułatwia, bo to upokorzenie skutecznie uniemożliwia krytykowanemu produktywne przyjęcie informacji zwrotnej. Nie obgaduj też innych pod ich nieobecność. Nikt nigdy nic nie osiągnął pozytywnego, obgadując innych za plecami. Za to niesie to same negatywy. Jeśli już musisz, krytykuj w odosobnieniu, w cztery oczy. By poprawić spadającą efektywność pracowników, czy naprawić nieco nadszarpniętą relację, zamiast krytykować, czy nazwijmy to udzielać informacji zwrotnej, zacznij chwalić za to, co faktycznie można pochwalić. Mów pozytywnie rzeczy o twoich współpracownikach, znajomych i przyjaciołach. Oczywiście nie namawiam cię do przesadnej sztucznej wylewności, jednak jeśli coś ci imponuje, pochwal, mów dobre rzeczy, podziwiaj, jeśli jest za co, doceniaj, gratuluj. By nie wpaść w tryb tak zwanego sztucznego pochlebcy, możesz kierować pochwałę nie bezpośrednio na osobę w stylu robisz to super albo masz wspaniałe włosy, tylko na wytwór pracy tej osoby. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to działa. Rewelacja. Wówczas nie będziesz brzmieć jak sztuczny pochlebca szukający taniego poklasku. Tak czy inaczej, Napoleon Hill wiedział to lata temu, a badania konsekwentnie dowodzą, że zespół, którego członkowie pielęgnują wspólne silne strony, doceniają je i tworzą kulturę pozytywnego wzmocnienia swoich mocnych stron, pracują wydajniej, lepiej i dostarczają lepszy produkt. Czwarta złota zasada. Dobre i złe rzeczy do ciebie wracają. Nie trzeba być przesadnie religijnym, by zrozumieć prostą zasadę konsekwencji. Napoleon Hill w czwartej zasadzie nieco odpływa w religijne dywagacje, które czasem przypominają kuszącą, ale ezoteryczną zasadę prawa przyciągania, że jak silnie na jakiś temat myślisz, medytujesz lub modlisz się, tak pewniejsze to wydarzenie będzie w życiu. To akurat kompletna fikcja oparta na kilku psychologicznych błędach poznawczych. Mimo to chciałbym jednak z tej zasady wyciągnąć jedną ważną myśl, mianowicie to, jak zachowujesz się względem innych, do ciebie to wróci. Istotą tej zasady jest, byśmy to my robili w relacjach pierwszy krok. To my powinniśmy przynieść prezent na pierwsze spotkanie. To my powinniśmy rzucić pierwszy komplement, kupić pierwszy obiad, zrobić coś w stronę naszego rozmówcy. Wówczas rozpoczniemy ten cykl dążenia do równowagi. Za jakiś czas możemy tą osobę poprosić o coś znacząco większego niż prosty komplement czy ciasto i to otrzymamy. Jeśli bezinteresownie dzielimy się tym, co nasze, to w odpowiedzi zyskamy sojusznika, którego chęć odpłacenia dobrym za dobre może nas nieraz zaskoczyć. Piąta zasada. Pewność siebie możesz budować samodzielnie. Zacznijmy od tego, że bardzo ciężko znaleźć w życiu szczęście i spełnienie bez pewności siebie. To wzięcie odpowiedzialności za swoje decyzje, to świadomość, jak dużo faktycznie od ciebie i twoich decyzji zależy. Najlepszym budulcem pewności siebie jest zdecydowanie osobiste doświadczenie i własnoręczne wykonywanie pewnych działań. Wówczas mamy tak zwany fach w ręku, opanowany temat, świadomość co do czego. A to daje nam bardzo dużo pewności siebie. Są jednak tematy, które nie tylko będziemy robili po raz pierwszy, ale których nawet nie mamy jak przetestować. Tylko musimy pójść na tak zwany żywioł. Co wtedy? Wtedy możesz ćwiczyć tak zwane afirmacje. I według starego amerykańskiego porzekadła fake it till you make it, możesz pielęgnować w sobie myśli związane z twoją pewnością w danych sytuacjach. To będą proste afirmacje, na przykład będę mieć dobry dzień, wiem, że wykonam dzisiaj wszystko, co sobie ustaliłem, albo mam pełną kontrolę nad swoimi reakcjami i nie dam się ponieść dzisiaj emocjom, opanuję się i będę silny w tej trudnej rozmowie. Afirmacje mogą przybrać różną formę, mogą być praktykowane codziennie i powinny ci regularnie przypominać o twoich ważnych postanowieniach i umowach zawartych z samym sobą. Szósta złota zasada. Wykształć w sobie pozytywne nawyki. Wymieniać można bez końca. Żywienie, wczesne wstawanie, pisanie dziennika, robienie własnego jedzenia, ćwiczenia, regularna praca nad projektem i wiele, wiele innych. Pozytywnych nawyków można mnożyć bez końca. Na pewno masz jakieś na oku, które warto byłoby wdrożyć w swoim życiu. No i często działamy, ale dopada nas szybko trudny okres przejściowy. W jego trakcie Napoleon Hill radzi skorzystać z autosugestii. Obecnie jego pomysł to klasyczne wizualizowanie sobie procesu, żeby go niejako doświadczyć w głowie.
a dzięki temu zaspokoić w wyobraźni doraźną potrzebę ciała. Na przykład wyobrażenie sobie treningu i dobrego samopoczucia po nim, jak dopada nas słabość i niechęć do treningów właśnie. To oswajanie się z tą nową sytuacją, na przykład regularnego wychodzenia na treningi albo wczesnego wstawania, robienie z niej w głowie takiego stałego elementu dnia. To sprawi, że łatwiej przyjmiemy nawyk zarówno od strony organizmu, jak i psychiki. Siódma złota zasada. Otaczaj się dobrymi wzorcami. Czy tego chcesz, czy nie, ciągle jesteśmy pod wpływem naszego otoczenia i ludźmi, z jakimi przebywamy. Jeśli więc twoi najbliżsi znajomi nadużywają alkoholu i są imprezowiczami, to jest prawdopodobne, że będziesz do nich się upodabniać. Analogicznie, jeśli twoi znajomi będą aktywni zawodowo, sięgali po awanse, szukali nowych pomysłów biznesowych, chodzili na siłownię, to z pewnością wciągną cię w te klimaty. Oczywiście nie sposób zignorować naszego życiowego punktu startowego, czyli tego, co wynieśliśmy z domu, naszego wychowania i naszej biologii. Te elementy mogą mocno ograniczająco wpływać na to, gdzie jest nasz potencjalny sufit ambicji, powyżej którego będzie nam bardzo ciężko doskoczyć. Ale to właśnie twoje obecne otoczenie może dać ci możliwości do sięgnięcia wyżej, dalej, lepiej. Możesz otrzymać wsparcie lub, na odwrót, możesz zostać przez swoje otoczenie przybity i przykuty do twojego statusu ekonomicznego i egzystencjalnego. To smutne, ale wydaje się to dla Polski tak charakterystyczne, że każdego, kto próbuje się wybić ponad swoje otoczenie, czeka cała chmara osób, które będą próbowały ściągnąć tę osobę w dół. Dlatego też dobierz właściwie towarzystwo. Otaczaj się ludźmi, którzy będą cię wspierać, będą ci pomagać, dadzą odpowiedniego kopa do przodu i będą inspiracją w kierunku, w jakim chcesz życiowo podążać. Jeśli chcesz być świetnym programistą, otaczaj się takimi programistami, którzy ciągle się rozwijają, szukają nowych technologii, próbują nowych rzeczy, pogłębiają swoją ekspertyzę. Jeśli chcesz być świetnym rodzicem, szukaj osób, dla których rodzicielstwo to bardzo ważny element życia. Rozumiesz, w czym rzecz? Wymieniać przykładów można bez końca. Znajdź inspirujące środowisko, wspierające. Ono pomoże ci stać się lepszym człowiekiem. Ósma złota zasada. Staraj się pielęgnować swoją pamięć. Nie ma nic gorszego od zapomnienia, jak twoi współpracownicy mieli na imię, albo jak na imię ma dziewczyna twojego przyjaciela. To są takie drobne rzeczy, które zdecydowanie osłabiają twoją relację oraz twój wizerunek. Z drugiej strony, gdy pamiętasz tych kilka prostych detali na temat innych, ich imiona, kontekst ostatniej wspólnej rozmowy, gdzie pracują, co ciekawego robili, zapewniam cię, zrobisz na nich bardzo dobre wrażenie. Napoleon Hill sugeruje, że możesz lepiej pamiętać używając prostych mnemotechnik, np. korelowanie imienia z jakimś ciekawym skojarzeniem, tak by utrwalić tą informację w mózgu i powtarzać ją. I to oczywiście działa w pewnym stopniu, jednak mam inną sugestię, w końcu żyjemy w zupełnie innych czasach niż autor tych zasad. Po pierwsze, bądź bardziej uważny. Unikaj takiego odpływania myślami. Staraj się rejestrować te detale. Po drugie, skorzystaj z notatnika w telefonie. Zanotuj kilka ważnych detali w pliku z tą konkretną osobą. Obecnie zwyczaje są na tyle swobodne, że krótkie spojrzenie na ekran smartfona podczas spotkania nie jest uznawane za coś obraźliwego, a akurat może ci to bardzo pomóc w budowaniu relacji. Tak czy inaczej, obserwuj i zapamiętaj. Jeśli masz problem z zapamiętywaniem, notuj i korzystaj z notatek. Tych 8 złotych zasad Napoleona Hilla to: pierwsza, zmień myślenie, a zmienisz swoje życie. Druga, wielkie problemy wymagają zaufania. Trzecia, mów dobrze o innych. Czwarta, dobre i złe rzeczy do ciebie wracają. Piąta, pewność siebie można budować samodzielnie. Szósta, wykształć w sobie pozytywne nawyki. Siódma, otaczaj się dobrymi wzorcami. Ósma, staraj się pielęgnować swoją pamięć. Zasady mogą brzmieć dość prosto, jednak zastosowanie aż 8 z nich równocześnie może być nie lada wyzwaniem i co pewne znacząco może zmienić to twoje życie. A na tą chwilę dziękuję ci za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!